dobry Państwu. Chciałam Was wszystkich bardzo serdecznie powitać na Boisku Wiejskim w Okrągłym na 17. Turnieju Wsi. Witamy Państwa najpiękniej jak można w towarzystwie przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Korczowie, którzy swoim występem rozpoczną chyba najpiękniej jak można nasze dzisiejsze spotkanie. Wielkie brawa dla tych małych artystów. Dzień dobry, mam na imię Kuba. A ja Szymonek. Jesteśmy przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej w Korczowie. Zapraszamy wszystkich na nasze występy. Zawsze razem przetrzymamy i choć czasem czas nas goni, my
Szanowni Państwo, jesteście podwójnymi szczęściarzami, mówię do rodziców. Raz, że macie takie śliczne pociechy i zdolne, a drugi raz, że zaprowadziliście jej do bardzo dobrej szkoły, jaka jest szkoła w Korczowie. Patrzę na Facebooku nieraz, to cały czas coś się dzieje. Szkoła jest radosna, jak te wspaniałe dzieciaki. Dzisiaj taka słodycz dla was wszystkich. Proszę bardzo, sobie wziąć. Kto może udzielić? Nie wiem, czy Szymon niesiesz? Ktoś pomoże? Może pani? To są słodycze dla dzieciaków. Poza tym, z okazji Dnia Dziecka, tym na scenie i tym wszystkim na placu, chciałbym dzieciaków, dla wspaniałych naszych dzieciaków, chciałbym złożyć życzenia. Jak najwięcej radości, uśmiechu, zdrówka, przyjaciół, żeby każdy dzień był wesoły i radosny. A w ramach prezentu dzisiaj te dmuchańce są bezpłatne, można do ile się tylko wytrzyma. Później te zwierzęta, które już starsi przestaną się bawić, to też będą do dyspozycji dzieci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani dyrektor i wszystkim gronu pedagogicznemu, które przygotowała tą akademię. Spotykamy się tutaj w Okrągłym już po raz 17. Jest to 17 turniej wsi w Okrągłym, w tym roku pod hasłem Wsi spokojna, wsi wesoła. Jest to doskonała okazja do spotkania się, do integracji, ale też aktywizacji, bo żeby przygotować te stoiska, żeby przygotować drużyny do rywalizacji turniejowej, to od sołtysów i radnych trzeba nie lada pracy włożyć, żeby taką drużynę zaangażować. Tym bardziej cieszymy się, że na 28 sołectw w gminie Biłgoraj, 7 z nich dzisiaj gościmy tutaj na turnieju wsi. Wielkie brawa dla tych ludzi. Szanowni Państwo, jak co roku turniej wsi będzie przebiegał dwutorowo, czyli odbędzie się konkurs kulinarny i konkurencje turniejowe, na które złożą się konkurencje artystyczne i konkurencje sprawnościowe. Zapraszam teraz pana wójta i poproszę o zabranie głosu. Jeszcze raz witam serdecznie Państwa. Przede wszystkim cię oko raduje, jak tutaj całymi rodzinami z terenu gminy Biłgoraj, sąsiednich, miasta Biłgoraja. Tu każdy niech czuje się jak u siebie, w przepięknej, malowniczej miejscowości, jaką jest to Okrągłe. Tu na placu wspólnoty wiejskiej co roku spotykamy się, by zrealizować nasze przedsięwzięcia, jak i przez dłuższy czas, jak powiedziała pani dyrektor, przygotowywaliśmy się do turnieju wsi. To, co jest ważne, że dzisiejsze to wydarzenie to jest podsumowujące, pokazujemy to, co żeśmy przygotowali, ale to jest piękne, że spotykamy się, integrujemy się przez dłuższy czas, będąc razem, by zaprezentować na dzisiejszym turnieju swoje przepyszne wyroby, swoje konkurencje, stroje, pomysły i marzenia. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Turniej, jak co roku, cieszy się dobrą pogodą, dobrym klimatem. Tutaj każdy jest ważny, każdy czuje się bezpiecznie i staramy się co roku, tutaj przy pomocy pani dyrektor, żeby ten turniej rozbrzmiewał ciekawością. Dzisiaj wieś spokojna, wieś wesoła. Także myślę, że będzie dużo wspaniałej zabawy. I jak powiedziała również pani dyrektor, już od wielu lat wspólnie przy turnieju wsi pierwszą niedzielę czerwca, ale też w tydzień temu było zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, potocznie nazywane na terenach wiejskich. Również chciałbym przy okazji Zielonych Świątek złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu, mieszkańcom, ale jednocześnie ludowcom, bo ten dzień również jest obchodzony przez ruch ludowy, wpisany w 130-letnią tradycję. Myślę, że jest to dzisiaj też radość, że po 90 latach największy przywódca ruchu ludowego, trzykrotny premier,
rządu Vincente Witos został uniewinniony przez Sąd Najwyższy za skazanie go sądem brzeskim. Jest to zadośćuczynienie, które przez wiele lat było oczekiwane i myślę, że będzie to takim uhonorowaniem jego troski o właśnie tereny lokalne, wieś. Był jednocześnie wójtem, trzykrotnym premierem, posłem. Zawsze był z ludźmi. Szanowni Państwo, bawmy się dzisiaj, integrujmy. Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa witam. Dziękujemy, ogromne brawa dla naszego pana wójta. Zapraszam tutaj do nas komisję, bo chciałabym Państwu przedstawić. Stoiska kulinarne będą oceniać pani Ewa Maciocha, radna powiatu biłgorajskiego, znawczyni kultury ludowej, specjalistka od kuchni lokalnej i regionalnej. Prawda? Pani Monika Dominik, prezes Fundacji Bliżej Pasji. Wielkie brawa dla naszych pań. I pan Andrzej Klucha, nie dość, że organizator wyjątkowych wydarzeń kulturalnych, wyjątkowych koncertów, to jeszcze słodkich festiwali smaku i czekolady. Wielkie brawa dla pana Andrzeja. Druga komisja ma za zadanie oceniać konkurencje turniejowe. Konkurencje, zarówno te konkurencje artystyczne, jak te sprawnościowe, które odbędą się po tych artystycznych. W skład komisji turniejowej wchodzą pani Bożenka Bednarczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Oprzy, specjalistka od wszystkiego. Pani Agnieszka Kulig, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Oprzy. I pani Renata Socha, instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Nic dodać, nic ująć. Wielkie brawa dla naszej komisji. Ja już z góry im dziękuję za to, że chcą do nas przyjechać, ciężko pracować i oddajemy się w ich ręce. Powodzenia. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do konkurencji turniejowych, to tak jak zwykle rozpoczniemy od losowania numerów startowych. I zgodnie z wylosowanym numerem tak ustawiamy się w paradzie i w ten sposób podchodzimy, w takiej kolejności podchodzimy do konkurencji artystycznej, a potem z kolei do tych konkurencji nie na torach, tylko sprawnościowych. Także zapraszam sołtysów albo reprezentantów poszczególnych sołectw tutaj do nas na chwilę na scenę w celu wylosowania numerka startowego. Szanowni Państwo, wyniki losowania kolejności wyglądają następująco. Z numerem pierwszym startuje drużyna z Okrągłego, gospodarze, z numerem drugim Ciosmy, numer trzy drużyna z Korytkowa Dużego, numer cztery sołectwo Korczów, numer pięć Wola Duża i Mała, numer sześć Dereźnia Zagrody. Drużyny przygotowują się do prezentacji zwanej paradą drużyn. Jest to pierwsza z ocenianych konkurencji, a ja chciałabym zaprosić tutaj na scenę pana starostę biłgorajskiego, pana Andrzeja Szarlipa. Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sołectwom, które wzięły udział w przygotowaniach, bo rzeczywiście trzeba podkreślać, że wymaga to olbrzymiego zaangażowania i wiele pracy, żeby przygotować się do tych wszystkich konkurencji. Ale z drugiej strony jest to wielka wartość, bo się w ten sposób Państwo integrujecie, robicie coś wspólnie, budujecie w ten sposób relacje, pogłębiacie je, więc to jest wartość sama w sobie, żeby to wspólne przedsięwzięcie dalej kontynuować i dalej rozwijać. Życzę wszystkim powodzenia, gratuluję tej wspaniałej inicjatywy raz jeszcze i wszystkiego dobrego Państwu życzę na to ciepłe, wspaniałe popołudnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu staroście. Za moment rozpocznie się
parada drużyn, parada sołectw. Wszystkim bardzo zależy, żeby zaprezentować się jak najlepiej. I wszyscy się o to bardzo postarali na pewno. Okrągłe. Znajoma nuta. Kto zna, to śpiewa refren. Drodzy Państwo, przed Państwem sołectwo okrągłe. Ogromne brawa dla nich. Widzimy typowe stroje wiejskie dla tej wsi starszej i tej wsi bardziej współczesnej. Idą kopaczki po wykopkach ziemniaczanych. Te wielkie grabie to służyły do zagrabiania ścieżnia, o ile mi wiadomo, dobrze mówię. Niosą, gdzie oni o tej porze ziemniaki wykopali, to nie wiem, ale niosą. Z tamtego roku zostały chyba. Idą wykopki ziemniaczane, ale też idą prawdziwi śliwiarze, szanowni państwo. Mają kosę z kabłonkiem, mają dwa cepy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, z czego składa się typowy cep. Zaraz zobaczymy jakiś fragment młocki dawnej. Proszę uważać. Zapewne niektórzy nawet nie wiedzą, jak to się robiło. Dzisiaj można to zobaczyć. Każdy cep składa się z dzierżaka, bijaka. U nas bawiali dwa gacki, ale panowie powiedzieli, że to jest kapica. Wymłócone, zebrane. Przesiane. I zaraz będzie. I wędruje do worka siewcy. Zaraz zobaczymy sianie zboża. Także wszystko w takim skrócie, ale cały przegląd prac polowych zobaczyliśmy. Kto złapie, to na szczęście. I słuchajcie, i za parę miesięcy będzie można żniwa robić tutaj. A to trochę współczesnej wsi. Telefony komórkowe, muzyka, słuchawki na uszach. Mamy wszystko. Wsi spokojna, wsi wesoła. Dawna wieś i wieś współczesna. Szanowni państwo, brawa. To tak prezentuje się sołectwo okrągłe. Słuchajcie, tam oni jeszcze kukuta, widzę, mają. Z samego miasta Łodzi. Panie Grzegorzu, pan przyjdzie do GOPS-u, buty damy. Drodzy państwo, przed państwem sołectwo okrągłe. Ogromne brawa dla okrągłego. Jako drugie zaprezentuje się sołectwo Ciosmy. Dzień dobry państwu. Jako przedstawiciel tutaj miejscowości, nie jestem tutaj w Orszaku, ale przyszedłem po to, żeby opowiedzieć o naszej, o naszym korowodzie. Robot pod hasłem, jak ciosmanie szli na odpust, dlatego to tłumaczę ten troszkę odświętny wystrój. Zobaczcie, że niosą panie buty w ręku. Taki był zwyczaj kiedyś, jak tak, dopiero przed samym kościołem tam były zakładane zazwyczaj przy gdzieś rzece obmyte nogi i właśnie wówczas buty trafiały na nogi. I witamy proboszcza parafii Sól. I Ciosmy księdza kanonika Krzysztofa Jankowskiego. Witamy serdecznie, wielkie brawa. Tak jest. To jest normalnie duszpasterz, który swoich w potrzebie nie zostawia. A tak, a tablicę z napisem Ciosmy trzyma prezes OSP Ciosmy, pan Marcin Małysza. Jest z nami również nasza pani prezes Stowarzyszenia Dąb, pani Helena Szado-Oleksak. A cały Orszak stanowią nasze organizacje, czyli Stowarzyszenie Dąb i OSP Ciosmy. A mają w końcu, bo tak, na razie to jest spokoj, wsi spokojna, bo to kościoła, na powrocie już jest wsi wesoła. A co tam mają, to tajemnica. Podobno.
Ale do kościoła to aż ksiądz musi was zaprowadzić. No czasami właśnie były problemy z trafieniem. Tak, a wyrobić się to tym bardziej u nas ciężko. Z grubsza tyle z mojej strony, także jeszcze raz, jak widzicie, poprosimy. I dzieci, i tak. Przede wszystkim członkowie tych dwóch naszych organizacji, Stowarzyszenia Dom Poezji Pociosów. Halo! Dziękuję bardzo, pozdrawiamy wszystkich, zapraszamy później do naszego stoiska na poczęstunek i udanej zabawy, dziękuję. I już widzę, że przygotowuje się korytków duży. Wsi biedna na pewno, jeden cep, jeden sierp, ale idzie pani i prowadzi sołectwo pani sołtys. Pan wuj tutaj mówił, że wita sołtysów, a wśród drużyn jest jedna pani sołtys, pani Ania Małek. Cieszymy się bardzo, że zorganizowała w tym roku drużynę. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli sołectwa korytków duży. Wielkie brawa. Jeszcze raz ogromne brawa dla Korytkowa. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy kolejną miejscowość. Przed nami Korczów. Czyli sąsiedzi Okrągłego. Mieli niedaleko. Jedziemy za Łobrocie, łąki trzeba kosić, bo czar tam okropny trzeba będzie wynosić. Tam na tę łączynę hen pod las daleko wzionem chłopom wódki, a dla babów mleko. Sam se mleko wypij i trawę wytargaj, dasz nam po kieliszku, w tarczę sam wymagaj. Ta robota przecie to nie jest dla baby, czymś musi zachęcić, bo nie damy rady. Dam kwaterkę, wódki i kańkę, maślanki, no a po robocie gata swoje wianki. Janków dawno nie ma, bo nie czas na zbytki, zobaczym co ma ta w portkach wyżej łydki. Czy tylko palita się tym co nie ma, ta znalazłem straszne baby, ładniejsze od kwiata. Pora z woza zsiadać i kosić, zaczynać, co by do wieczora robotę było widać. Taka to robota w tym naszym Korczowie, kto tu nigdy nie był, ten się dzisiaj dowie. I do naszej władzy też prośbę dziś mamy, bo bez swej pomocy rady se nie damy. Nam świetlicę nasz wujcie kochany, bo my na nią długo bardzo, bardzo czekamy. Kto nam u dziury w budyściu świetlicę, nie pałac kultury. Prawa wydeptana w obejściu u dziury, zbuduj nam świetlicę, nie pałac kultury. Z drużyną idzie sołtys z Korczowa, oczywiście pan Tomasz Bury. Wielkie, wielkie brawa, piękna młodzież. Jest i dzieciątko, dzielnie siedzi w tym wózku biednym. I grabeczki, i zajtki, wszystko mają. Wielkie tak brawa. Jest. Drużyna śpiewająca, drużyna z Korczowa. I przed nami kolejne sołectwo. Wola duża i wola mała. Serdecznie witamy. Do naszego stoiska zapraszamy. Nigdzie nie znajdziecie tylu słodkości, tylko nasza wieś was ugości. Tutaj mają państwo przywiązanego kłusownika, którego niestety znaleźliśmy tutaj w pobliskim lesie. W kolejnym samochodzie jadą nasze najmłodsze pociechy, które jak najbardziej mają tyle radości z takiego święta. I typowy rolnik. Typowy rolnik, który po ciężkiej pracy w polu musi koniecznie odpocząć, opalić się. Serdecznie zapraszamy do naszego stoiska na zasmakowanie największych, najlepszych pyszności, które przygotowali nasi mieszkańcy z sołectwa Wola Duża i Mała. Dziękujemy serdecznie. Ogromne brawa dla sołectwa Wola Duża, Wola Mała. Przed państwem w paradnym korowodzie reprezentacja wsi i sołectwa Dereźnia Zagrody. Paradę pod nieobecność sołtysa prowadzi Zofia Biała-Sulidowska, żona sołtysa,
oraz Piotr Harasim, radny gminy Biłgoraj. Sołectwo reprezentują kobiety i mężczyźni z koła gospodyń wiejskich Dereźnianki z rodzinami i przyjaciółmi. Wieś Dereźnia Zagrody jako część Dereźni powstała w XVIII wieku. Tę część Dereźni zamieszkiwali tzw. zagrodnicy i od zagrodników pochodzi obecna nazwa Dereźnia Zagrody. Obecnie wieś i sołectwo zamieszkuje ponad 550 osób utrzymujących się przede wszystkim z pracy pozarolniczej. Najstarsza mieszkanka naszej wsi, pani Katarzyna, w ubiegłym roku skończyła 93 lata. Ciekawym miejscem w Dereźnie jest młyn wodny pana Pintala na rzece. Tematyka reprezentowanego korowodu humorystycznie nawiązuje do hasła dzisiejszego turnieju Wsi spokojna, wsi wesoła. W mieście z zazdrością o mieszkańcach i spokojnym życiu na wsi mówi się często, że chłop śpi, a jemu rośnie. Tak i tu nasz bohater, mieszkaniec Dereźni Zagrody, śpi otoczony wianuszkiem kobiet, a one nadskakują mu, chłop śpi, a jemu rośnie. I rośnie, i rośnie, i rośnie. Nie tylko zboże na polu, ale jak widać też coś innego. Serdecznie dziękujemy i jednocześnie zapraszamy Państwa na nasze stoisko kulinarne. Zapraszamy do kibicowania przy dalszych konkurencjach. Kłaniamy się nisko. Sołectwo Dereźni Zagrody, koło gospodyń wiejskich Dereźnianki. I ogromne brawa dla Dereźni Zagrody. Dziękujemy, wielkie brawa, bo rzeczywiście przekrój wszystkich mieszkańców tej miejscowości mamy. Od malutkich po gospodarza, któremu rośnie. I rośnie, i rośnie. Wielkie brawa, Dereźnia Zagrody zakończyła konkurencję zwaną Paradą Drużyn. Komisja musi się zastanowić, przyznać swoje punkty. A my za momencik przystąpimy do kolejnej konkurencji, jaką będzie taniec ludowy. Thank you.
damskiej zabawa. Amatorów mnóstwo, mimo że bilet męski kosztuje 200 zł, damski 100, a za szatnię służy gwóźdź. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Thank you.
Tancerki z Woli Dużej i z Woli Małej. Ostatnią drużyną byłaby Dereźnia Zagrody. Niestety muszą spasować w tej konkurencji. Z przyczyn losowych nie dojechał tancerz. Także przechodzimy do kolejnej, jaką jest scenka teatralna. Startujemy w kolejności tak jak poprzednio. W dawnej polskiej wsi w długie zimowe wieczory kobiety gromadziły się w izbach, aby wspólnie wykonywać prace, na które brakowało czasu latem. Jedną z takich czynności było darcie pierza. Był to rodzaj wzajemnej pomocy. W jednej chacie gromadziły się kobiety, dziewczęta i przez kolejne wieczory darły lub skubały pierze na poduchy i pierzyny. Tego rodzaju spotkania integrowały społeczność wiejską i były sposobem na zabicie nudy. Darcie pierza, wyskubaki twardych nasion oraz oddzielenie puchu była to żmudna praca kobieca, która wymagała dużo czasu i cierpliwości. Dlatego wykonywano ją w zimowe wieczory. Każda matka hodowała gęsi, by z ich piór zrobić później pierzynę i poduchy, które stanowiły podstawowy element wiana Panny Młodej. W tym samym czasie mężczyźni pletli wiklinowe kosze lub robili miotły. Obrzędy, zwyczaje mają ogromne znaczenie w życiu człowieka i ludzi. Pozwalają one zrozumieć, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy i jacy byli nasi przodkowie. Dzięki podtrzymywaniu tradycji kolejne pokolenia mogą z niej czerpać wzorce do naśladowania. Tradycja jest więc łącznikiem między przeszłością i teraźniejszością. Jednak jedno się nie zmienia. Spotkania nadal integrują mieszkańców. Check.
się, to nie my robi zasięg, więc zobacz jak się kaszle. Największy polski kaszel, najlepszy prosty patent. Mamy klasę, mamy chatę, a w tym basen mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem. Zajebiście, płyniemy po swoje, no a reszta na mnie liśnie. Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę. Miałem wizję, miałem misję, niepotrzebne spekulacje. Dziś ucinam niczym wizję. Ola Boga, czas powiedzi się zbliża. A ja takie różne grzechy mam, jak to powiedzieć? Boję się chciała, może by która pierwsza poszła, jak to powiedzieć? Jezu, Jezu, ja nie wiem, czy ja pierwsza poszła. Biała? Ja się po prostu się z Jankiem całowała. Ja to jeszcze gorsze rzeczy robiła. A ja, jak z sołtysem na mleczarni się całowałam, tak do tej pory mi się w nocy śni. A on wyjechał, nie ma go, uciekł. Pewnie się przestraszył. Ło, ksiądz już przyszedł. Pochwalony na wieki wieków. Syna i Ducha Świętego. Proszę księdza, jażem tak strasznie zgrzeszył. Jam oszukał naszego pana wójta, bo nie poszedłem na spotkanie PSL-u. Powiedziałem, że nie mogę, bo mam roboty wiele w pola. No a tak naprawdę to, żem z chłopami pod sklepem wino pił. No i tak, żem naszego pana wójta oszukał. No i jeszcze proszę księdza, żem dwie kury sąsiadowi ukradł i sprzedał. To nieładnie, chłopie, nieładnie. Nie kradnij i pamiętaj, do wójta na spotkanie nigdy nie można się spóźniać. No proszę księdza, jeszcze jedną rzecz ukradł, ale boję się powiedzieć. Proszę księdza, no jeszcze 2 metry pszenicy z księdzowego pola, żem ukradł. Co? Z mojego księdzowego? Nie będziesz kradł, nie będziesz kradł! O Boże, o Boże, o Boże! Teraz chodź, o Jezu. Ty idź pierwszy. Ja pierwszy. Oj, Boziu. Pochwalony. Na wieki wieków. No proszę księdza, ja żem się poślizgnęła. Bóg zapas. Bóg zapas. Cóż już powiecie? Jezu, ja żebym powiedziała, że ja bym się tylko poślizgnęła. O, lajtowo. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Proszę księdza, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale poślizgnęłam się. Toś poślizgnęła, to nie grzech. No, tak mi się wydawało. Puzał. Pochwalony. Na wieki wieków. No. No słucham. No nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem, no bo taka jest sprawa, że ja żem się poślizgnęła. No, tak, poślizgnęłam się już. Co? Wszystkie żeś ta się we trzy poślizgnęły? Wszystkie panny ze ślizgawki, do spowiedzi, o, do poprawki! Ola Boga, Ola Boga! Chłopy, patrzaj to! Jajko. Urzędzie. Znalazłem przy drodze. No to se je weź. Tak, weź. Pawlak, ty się tu moim jajkiem nie rozporządzaj. A skąd wiadomo, czy to nie moja kura zniosła? Po twojego jajka by do ręki nie wziął. Twojego też. Będziesz to jajko zlizywał z tej trawy językiem. Za to jedno jajko 5 u mnie dostanie. Jaśko już do ciebie tam bić Boży kręcił. Ty mi tu Kaźmisz kosy nie przypominaj, bo u mnie teraz jest karabin. Ja też mam. Ty konusie, ty jeden!
Kurczymy! Oj! Chodź tu! Nowiuszkie koszule! Proszę Państwa, i tak właśnie żyje polskie społeczeństwo już od dłuższego czasu. Najwyższa pora byłoby, żeby się już w końcu pogodzili. Kargul, podejdź no do płota. A po co, żebyś mi koso przejechał? Podejdź no, zdej im czapkę jak ja zdjął. Zdjąłem, i co? Płacz, nie wstydź się, bo jak dwóch chłopów we wsi płacze, to musi być święto. Oj, Kaźmi. Milicja! Milicja! No zara będzie, pewnie mu się autobus spóźnia. Cześć mamo, cześć tato! Cześć synuś! Synu, a któż to jest? To jest moja narzeczona Jessica. Synu! A ona umie co robić na gospodarce? Mamusiu, oczywiście, że tak. Ja wszystko potrafię. To dobrze. Pora dojenia. Pokaż, co umiesz. Tam jest obora. No gdzie ona jest? Tyle czasu jej nie ma. Mamo, nie stresuj się. Na pewno zaraz przyjdzie. O, widzisz? Już idzie. Godzinę czasu doiłam i tylko tyle mleka, ale jestem zmęczona. No którą ty żeś krowę doiła? A tą największą, czarną, z rogami? Wola Boga, toż to byk był! Synu, gratuluję dziewczyny, która wszystko potrafi. Kaziu, wstawaj, rabo uczyniła się. Cóż do czorta pleciesz, kobieto? To jeszcze miesiąc. Miesiąc, nie miesiąc, ale cielak jest. Cóż do czorta? Czyżbyś rybak? Krowa byś rybaka? To siwka nad nim jak nad swoim. Chyba ciele. Muszę zabrać go do chaty, bo tu zakapili z głodu i chłodu. Ziutek, leć po kusztyka. No tak. No tak. Bił ktoś rabę. I temu zrzuciła. To ścielnej krowy nikt nie bił. Najgorsze, że siwka nad nim jak ponad matka. Kubyła? A co ma kobyła do cielaka? Odczyń ma, widulka! Odczyń ma! No bo jest od czego!
Raz, że ono czerniawe. Dwa, że wczesne. A trzy, że kupyła lizała. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, odczyniam ciebie, wybraczku! Nie ma spokoju nawet i u was. Diabeł penetruje. Diabeł? Od porządku, ludkowie moi, jest Pan Bóg. On dba, żeby wszystko szło jak trza i było jak trza. Tak teraz i na zawsze i na wieki wieków. Amen. A diabeł chce ulepszać, słyszycie, zmieniać, przyspieszać. Jemu już mało, żeby krowa cieliła się. On chce, żeby się źrebiła. O Boże, do czego to idzie? Do czego to idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babo, wilki latać będą, słońce stanie na zachodzie. A zajdzie na wschodzie. A co na to Pan Bóg? A co na to Pan Bóg? I w tym bieda. Oj, Pan Bóg, tak jak i ja, coraz starejszy, coraz więcej odpoczywa. A diabeł nafelnieje z roku na rok. Wojny jakieś, biją się i biją. Ludzie teraz strasznie zaczepne. Krew się w ludziach gotuje. Wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo, chudestwo, Sodoma, Gomora. Z Bogiem. Wielkie brawa. To była ostatnia prezentacja w konkursie na scenki z życia wsi. Teraz zaprosimy Państwa na konkurencje sprawnościowe. Rozpoczniemy od dojenia krowy, ale zanim do tego przejdziemy, zapraszamy dzieci z sołec, które biorą udział w konkurencjach turniejowych. I konkursem dla dzieci będzie wykonywanie kwiatów z bibuły. Dzieci dostaną tutaj bibułę, nożyczki, druciki, wszystkie potrzebne elementy i w tym czasie, kiedy będą trwały konkurencje tam na łące, dzieciaki będą wykonywały bukieci kwiatuszków. Już mówię, na czym konkurencja polega, czyli każda drużyna wystawia parę zawodników, on i ona, którzy kolejno doją krowę. Czas dojenia po 2 minuty na osobę. Liczy się łączna ilość udojonego płynu. Mamy tutaj miareczkę, jest stołeczek, jest wiaderko i będziemy mierzyć, ile kto udoił płynu. Czyli po prostu razem doicie 4 minuty. Po 2 minuty osoba. Start! Raz, dwa, trzy. Drodzy Państwo, i właśnie minuta dobiega końca. Właśnie minuta minęła. I za chwilę. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Zmiana! Trzy, dwa, jeden.
Stop! Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. 2,63? Tak jest. 2 litry. 2,63. Zapraszamy numer 2, czyli ciosmy. Gotowi? Start! I drodzy Państwo, pierwsze 10 sekund za nami. 30 sekund. Przygotowuje się już druga zawodniczka. 3, 2, 1. Zmiana! 2,40. I kochani, ostatnia minuta. Trzy 50. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Dobrze, i mamy tu już 3 i 6 dla informacji. I zobaczymy Bauer Korytkowski, ile wydoi. Gotowi? Start! I ruszyli. I kochani, pierwsze 20 sekund za nami. Minuta 20. I uwaga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana! A ona wie, jak się zabrać. Dwie minuty i 20 sekund za nami. Jeszcze zostało 40 sekund. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Trzy przecinek jeden. Start! I drodzy Państwo, 20 sekund za nami! 3 litry mamy! Piana na dwa palce! Utrzymywać, może dalej! 40 sekund! Co tam się wyprawia za to krowo? Jak się chłopcu na wsi powodzi, tak nie wejdzie, jak się powodzi. To cię wezmę. Doping. 3, 2, 1. Zmiana. I zmiana. I zobaczcie, jak to mistrzynie robi. Dwie i pół minuty za nami. Drodzy Państwo, później po tej konkurencji oczywiście będziecie mogli spróbować wszyscy, jak to się robi. Jeszcze zostanie trochę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ale równe 3. Start! I 20 sekund minęło. Ale sama pani widzi, że to jest. 2, 1, zmiana. Nie mogę.
Minuta, dwie minuty, kochani, już 2:30 za nami. I ostatnia minuta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! I za chwilę dowiemy się, ile wola. 4 centymetry! I jako ostatni Dreźnia. Gotów? Start! Proszę nie rozśmieszać zawodników! To jesteśmy! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zmiana! Zmiana! I ostatnia minuta! Dopi! I kochani, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tyle? Dobra, Muczka, dobra. Na moje oko 4. 4-8? 4-8! No to 4-8! Brawo! Czyli da się. Wyniki. Pierwsze miejsce krowa do dojenia zajmuje okrągłe. Drugie miejsce dreźnia zagrody. Trzecie miejsce... Chwilę. Tak, dobrze. Pierwsze, drugie. Trzecie wola, duża wola, mała. Czwarte miejsce ciosmy. Piąte miejsce korytków duży i szóste miejsce korczów. I zapraszamy teraz do konkurencji bardzo ciekawej, jakim jest byk rodeo. Każda drużyna wystawia parę zawodników, on i ona, którzy kolejno po wcześniejszej jeździe próbnej oczywiście biorą byka za rogi i starają się jak najdłużej utrzymać w siodle. Liczy się czas jazdy na byku, czyli po prostu później sumujemy czas jednej osoby, czas drugiej osoby i wyjdzie nam wynik. Ale każda osoba oczywiście na samym początku spróbuje sobie. Jak spadnie, to znaczy, że ma próbę zaliczoną i wychodzi i od tego drugim razem jak wsiada na byka, to już mierzymy czas wtedy. Ja mówię start i wtedy będziemy gotowi. Start! Dwadzieścia sekund za panem. Daje pan radę. Podziwiam pana, naprawdę, zobaczcie. I jest! 36.09. 36.09. Gotowa zawodniczka? I słuchajcie, pierwsze 10 sekund za Wiktorią. Ściskam się! Dobra jest! 35 sekund! Patrzcie.
No, 43:94. Podaję łączny czas okrągłego, minuta 20 sekund i 0,3. Gotowy? Start! I 10 sekund za nami. Dwadzieścia sekund za nami. Czterdzieści sekund za nami. No, utrzymał nogi w górze, słuchajcie. 47:53. Brawo. I uwaga. Zawodniczka gotowa. Gotowi. Start. I 10 sekund pani ma za sobą. Dwadzieścia, 34 i podliczamy. Minuta 07 i 87. Uwaga, start! Dziesięć sekund. Zwroty tu są, nie są mile widziane. No. Uwaga, 25 sekund za tobą. 30 sekund za tobą. 40 sekund za tobą. 45, równe. Gotowy? Uwaga, start! I słuchajcie, 10 sekund właśnie minęło. Gdy na morzu wielka burza. I uwaga, 25 sekund. 35 dochodzi, jest 35. 40. 43:34. 43:34. Minuta 28:34 dla Korytkowa i próbujemy. Uwaga, stoper zerowany, gotów, uwaga, start! Nie dotykamy, uwaga, 15 sekund. Właśnie minęło. Dwadzieścia pięć sekund już. 30 jest. 40 teraz, dawaj. Wiktoria ma 40. No, moment dotknięcia nogi, zatrzymujemy. No, ale 48:69. To teraz bądźcie
Zbyszek, dobrze jest. 10 sekund za tobą. Słuchaj, twój koń ci wyjdzie dziczy, jak spadniesz. Słuchaj, wiesz co, pobiłeś siebie, 27-19. Dla Korczowa minuta 15:88. Uwaga, gotów? Gotowi? Start! Dobrze jest, 10 sekund za nami. Dotknął. 17:31. Uwaga, powolutku, powolutku. 17:31 dla pana. Gotów. Start! Przypominam, że każde dotknięcie nogi już ziemi to jest zatrzymanie stopera. Piętnaście czterdzieści siedem. Ale brawo ogromne, słuchajcie! Łączny czas woli dużej, woli małej, 32 sekundy, 78 setnych. Stoper zwyzerowany i uwaga, gotów. Start! Dziesięć sekund. Dwadzieścia sekund. Jak na diabelskim młynie. 30 sekund. 35. 35. Pozycja boczna. No i brawa, 48-29. Brawo, brawo. 48-29. Uwaga. Start. I ruszyła maszyna powoli. Powoli tak słabo wygląda, tam wcale nie. 15 sekund. Odsuń się od tego. Trzymaj się dobrze. 25 sekund już za panią. Czyli jest dobrze. Słuchajcie. I 30 sekund. Trzymaj go, trzymaj go. 40. 45-34! Brawo! Złapała pani byka za rogi. Słuchajcie, Dereźnia Zagrody, minuta 33-63. Drodzy państwo, w tej konkurencji pierwsze miejsce Dereźnia Zagrody. Drugie miejsce, Korytków Duży, brawo. Trzecie miejsce, Okrągłe, brawo. Czwarte miejsce, Korczów. Piąte miejsce, Ciosmy. Szóste miejsce, Wola Duża, Wola Mała. Przechodzimy teraz tutaj, o, do tego takiego stojaczka. Będzie refleksomierz. Maszynę, 44 sekundy zostało. 3, 14, 15 lampek już zgaszonych.
16, 17, 18, 19, 20. No ja. Też byłem. I drodzy Państwo, 20 sekund jeszcze zostało zawodnikowi. I ma 30 lampek. Piętnaście sekund, uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i koniec. 46 lampeczek. Jest refleks. Pięćdziesiąt sekund, 7 lampeczek. Czterdzieści sekund, 14 lampek. Długie łapy, no to nie ma. Piotrek by tu się nadał. Chcesz, to może go zawołać. I pół minuty za nami. Zaraz przyjdzie, poczekamy tutaj, dobra? I słuchajcie, 10 sekund zostało, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i koniec! 42 lampki! Nie było widać lampek. Dobrze, dół. Czterdzieści sekund i 17 lampek. I 30 sekund pozostało. Dwadzieścia sekund do końca konkurencji. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec. 48. Powinno być, co? Troszeczkę do tyłu, dzieciaczki, się cofnijcie. Cofnij się do tyłu, proszę. Do tyłu. Dwadzieścia pięć sekund do końca konkurencji. I 38. Brawa. I zaraz będziemy wiedzieć, ile ciosmy. 86 ciosmy. I 40 sekund jeszcze do końca. Wiecie Państwo, w Zamościu na parku trampolin jest taki refleksomierz, można by było poćwiczyć. Jak ktoś by był, to... I 20 sekund, 30 lampek.
4, 3, 2, 1. Koniec. 44. I 20 sekund do końca. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i koniec. 32 lampeczki. 76 lampek. I pół minuty do końca. Na dole. Dziesięć sekund do końca. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i 46. 46. Zapraszamy zawodniczkę z Korczoła. Wszyscy tak mają. Zadowoleni? Czterdzieści sekund. Trzydzieści sekund do końca. I 10 sekund do końca. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 33 lampki. 79. Czterdzieści sekund do końca. Dwadzieścia sekund do końca. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i 32 lampeczki. Zawodnik numer 2 z Woli Dużej, Woli Małej.
15 sekund. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 48! Łączna ilość lampek 9, 80. Ile? 80 lampeczek. I 10 sekund za nami. I pół minutki do końca. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, 30. Zapraszamy zawodniczkę z Dereźni Zagrody. I 10 sekund za nami. I na półmetku 30 sekund. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, 48, brawo! 78 Dereźnia Zagrody i za chwileczkę poznamy wyniki. Można pompować już. Cash boxa. Drodzy Państwo, i tak, refleksomierz, pierwsze miejsce okrągłe, 88 lampek było, drugie miejsce ciosmy, 86 lampeczek, trzecie miejsce wola duża, wola mała, 80 lampek, czwarte miejsce Korczów, 79 lampek, piąte miejsce Dereźnia Zagrody, 78 lamp. I halo. I Korytków duży, szóste miejsce, 76. Brawo, brawo. Kolejna konkurencja, jest to cashbox. Każda drużyna wystawia parę zawodników, którzy kolejno znajdują się wewnątrz urządzenia, starają się złapać jak najwięcej fruwających wewnątrz. W tym przypadku będą to zwykłe białe karteczki, takie niewielkiej wielkości. 2, 1, start. Mówię, każdy sposób łapania jest dowolny. Jak kto woli. Ile kto sobie nałapie? Dwadzieścia sekund za Malwino już. Powiem szczerze, nazbierała już trochę. Dalej, kiedy...
Uwaga, 40 sekund. I 20 sekund do końca. 20 sekund, dawaj, dawaj. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Poczekajcie chwilę, niech wyjdzie stamtąd. Chodź, Malwina, chodź. Chodź tutaj do komisji, chodź do komisji. Chodź, pokaż się, zobacz ileś tego. O, Malwina, no, nazbierała. I słuchajcie, drugi zawodnik z okrągłego zapraszamy do środka. Trzy, dwa, jeden, zero, start. Odsuwamy się, kochani, odsuwamy się, już wszyscy widzieli. I 15 sekund. Pół minuty za tobą. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! I zapraszamy zawodnika. Drużyna numer 2. I uwaga, odliczamy czas. 3, 2, 1, 0, start! I 10 sekund. Zobaczcie, ta zawodniczka ma inny sposób łapania. Robi to przy ziemi. Można. Można i w górze, można przy ziemi. Można na ścianie, jak kto woli. Kochani, 30 sekund do końca konkurencji. Tylko pamiętaj, bo musisz później wyciągnąć to wszystko na zewnątrz. 40 sekund. I uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, 0, start! I za pazuchę, za pazuchę! Drodzy Państwo, ja myślę, że to by lepiej by szło, jakby tu same setki fruwały w środku. Ha. I kto ile nazbiera, to jego! A 500? Słuchajcie, jak znajdziemy jakiegoś sponsora, który sypnie setkami albo 500, to na następny rok zrobimy, że będą fruwać tutaj pieniążki. Kto ile nazbiera, to jego. I uwaga, zostało jeszcze 15 sekund do końca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I uwaga. Zapraszamy zawodników z Korytkowa Dużego już tutaj pod wejście. Uwaga, odliczamy. 3, 2, 1, start! Ola, 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 ola.
I kochani, 20 sekund minęło właśnie. Jeśli ktoś ma klaustrofobię, to nie polecam siedzieć tam. Ola, dobrze, że masz kieszenie szerokie. Słuchajcie, 15 sekund do zakończenia, uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Zawodnik numer 2 z Korytkowa Dużego. Zapraszamy do środka, może już wchodzić. Uwaga! 3, 2, 1, start! Dziesięć sekund za Patrykiem. Dwadzieścia sekund. Drodzy Państwo, 40 sekund. I zostało już 15 sekund do zakończenia konkurencji. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Drużyna numer 4. Start! No tu Korczuk inny sposób łapania znalazł. No, zobaczymy, czy... Sławek został trochę dla innych. Dwadzieścia pięć sekund do końca. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop! Start! I 20 sekund za nami. I drodzy Państwo, dochodzimy do 40 sekund. Jest 40 sekund za nami. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Tyle, wychodzimy. Dwa, jeden, start. No i jest troszeczkę trudniej. I 20 sekund za nami.
Ja, o właśnie, to muszą latać. Słuchajcie, 40 sekund za nami. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop! Start! Piętnaście sekund za nami. I jesteśmy, kochani, prawie że na półmetku drużyny numer 5. Zostało 25 sekund. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop! Uwaga! Trzy, dwa, jeden, start! I uwaga, jesteśmy na półmetku prawie, 30 sekund za nami. Piętnaście sekund do końca. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop! Trzy, dwa, jeden, start! I 20 sekund za nami. I pół minuty zostało do końca. Dwadzieścia sekund do końca. Jak widzicie Państwo, pani zagarnia wszystko do siebie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop! I drodzy Państwo, ale pani nadarła. Wola duża, wola mała. Pierwsze, Dereźnia Zagrody. Drugie, Korczów trzecie, czwarte Korytków duży, piąte Ciosmy, szóste Okrągłe. Brawo dla wszystkich, oczywiście. Drodzy Państwo, dziękujemy i zapraszamy na koncert teraz. Marakuja Show. Witamy Państwa bardzo serdecznie! Kto zapomni, ty czy ja, komu będę?
kryj żal. Nie pytaj, przecież wiesz, by życie jakie jest. Już nie zmieni teraz nic, nie przewidział tego nikt, że nasz niezwykły sen jak mgła rozpłynie się. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Iskra wyśnie w nas i zgaśnie w nas, jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Iskra wyśnie w nas i zgaśnie w nas, jak niepotrzebna łza. Nam będzie siebie brak, choć poznamy ciszy smak. Nie cofnie czasu nikt, gdy w oczy zajrzy świt. Podzielimy świat na pół, pogubimy resztki słów. Zanim minie dzień, zapomnieć to, że śpię. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Iskra wyśnie w nas i zgaśnie w nas, jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Iskra wyśnie w nas i zgaśnie w nas, jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Dziś nie pójdziemy spać. Nie mów, że nie chcesz mnie już znać. Za miłość jak nietrwały domek z kart. Zapomnij już o problemach i pij. Ja to jedna z nich, lecz bez ciebie jak żyć. Znowu zamykasz mi przed nosem drzwi. Tak będzie nam lepiej. I uwaga, wszyscy razem! No jeszcze raz, ostatni. Nadziei iskra wyśnie w nas i zgaszy w nas, jak niepotrzebna łza. By the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we
się. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miły. Lecz to w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość za kopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jesteś ty, a ja królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, lubimy wszystkie drinki aż do dna. Cygliny błyszczą twe uśmiech, kusisz mnie, gdzie dzień przygrywa. Zaciony ciała, tak piękni ty i ja, szczęście nadpływa. Tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Czyś tu Sławomir na mych ramionach, Magdalena. Miłość, miłość za kopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jesteś ty, a ja królową nocy. Miłość żarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl.
Moi drodzy, mam dla was informację i jednocześnie zaszczyt poinformować was, że no, za chwileczkę ogłosimy werdykt Komisji Kulinarnej, ale z jednej strony chciałbym także podziękować tym wszystkim okręgom, które dzisiaj wystartowały, które integrowały się i zjednoczyły, żeby zrobić tak wspaniałe stoiska, udekorowane, wciągniki w starodawne naczynia, a jednocześnie promujące naszą wspaniałą polską kuchnię. Było to niesamowite, były to niesamowite potrawy, których niejednokrotnie pierwszy raz próbowaliśmy. Moi drodzy, ja teraz przekażę mikrofon moim koleżankom z komisji, które odczytają od miejsca chyba trzeciego, tak? Od siódmego miejsca, dobrze, od siódmego miejsca przeczytają, jakie są wyniki Komisji Kulinarnej. Z naszej strony chcemy podziękować wszystkim tym, co wystartowali, ponieważ włożyliście mnóstwo serca, mnóstwo energii w te potrawy, które przygotowaliście. Były niesamowicie pyszne, za co dziękujemy i na pewno wy też się raczyliście tym, pewnie potwierdzacie to, że były przepyszne. Chciałbym teraz wielkie brawa dla tych wszystkich ludzi, którzy włożyli serce i energię, żeby nas ugościć właśnie w tym pięknym miejscu. Siódme miejsce i nagrodę 400 zł otrzymuje Korytków. Wielkie brawa! Miejsce szóste i nagrodę również 400 zł otrzymuje Bukowa. Brawa! Proszę państwa, piąte miejsce i nagrodę 400 zł otrzymuje Wola Duża i Mała. Proszę państwa, chcielibyśmy jeszcze podkreślić, że tegoroczne wyniki i obrady komisji były bardzo burzliwe i bardzo, bardzo trudno było wybrać te pierwsze trzy miejsca. Dlatego ex aequo miejsce trzecie otrzymały dwie miejscowości i nagrodę po 600 zł. To są miejscowości Ciosmy i Okrągłe. Miejsce drugie i nagrodę 800 zł otrzymuje Dereśnia Zagrody. Oraz miejsce pierwsze, wielkie brawa i nagrodę 1000 zł otrzymuje Korczów. Porozmawialiśmy też z panią dyrektor i uznali, dała nam taką zgodę, żebyśmy mogli wyróżnić takie szczególne potrawy, które nas naprawdę zachwyciły. I na przykład tutaj na pierwszym miejscu zdecydowanie uplasowuje się sos ze szczawiu, którą autorką jest pani Małgosia Krajewska z Dereźni. Sos szczawiowy, bardzo prosty, który pasował do wszystkiego. W życiu tego nie jadłam, to było coś po prostu wyśmienitego. Brawo, brawo, brawo za wykorzystanie tak pomysłowe, takiego prostego, no, prostej rośliny, jaką jest szczaw. Moi drodzy, chcielibyśmy także wyróżnić specjalny wywar właściwie, ponieważ pierwszy raz w życiu mogłem pić tego typu nalewkę, a jest to nalewka sosowa, która była niesamowicie aromatyczna, niesamowicie pyszna. I tutaj ta nalewka pochodziła z Bukowej. Wielkie brawa, ponieważ to był przepyszny trunek. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, zapraszamy do stoiska z Bukowej, ponieważ naprawdę, naprawdę warto. Dziękujemy, była przepyszna. I jeszcze, proszę państwa, jedna potrawa, która zyskała nasze serce i zdobyła nasze serce, to są pierogi z jagodami, z truskawkami i ze śmietaną z Ciosmów. Brawo! I to są, proszę państwa, wszystkie wyniki, jeśli chodzi o Komisję Kulinarną. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, ogromne brawa dla Komisji Kulinarnej i dla naszych zwycięzców. Oddajemy głos pani Renatce. Piąte miejsce otrzymuje ex aequo Ciosmy i Korytków Duży.
19 punktów zdobyły te dwie drużyny i nagroda po 500 zł. Ex aequo 2, trzecie miejsca po 27 punktów, Korczów i Wola Duża i Mała. Nagroda po 500 zł. Drugie miejsce, Dereźnia Zagrody, 28 punktów. Nagroda 1500 zł. I pierwsze miejsce, Okrągłe, 33 punkty. Nagroda 2000 zł. Proszę Państwa, no myśmy nie mogli smakować, tak jak tutaj ta komisja w kulinariach, natomiast proszę Państwa, nam się podobało, jakie Wy macie pomysły. Jak te kartki były łapane, prawda? Jak ta krowa była dojona i panowie, i panie także, a już o tym byku to w ogóle nie wspomnę, ale gratuluję organizatorom, Celince, gratuluję panu wójtowi, że to jest cały czas kultywowane i myślę sobie, że na następny rok tych drużyn będzie troszeczkę więcej, bo warto naprawdę, to niekoniecznie chodzi o to, żeby tam kto pierwsze czy drugie miejsce zająć, ale o wspólną, wspólną zabawę. Dziękujemy ślicznie komisji. Myślę, że tam taki mały choklik się wdarł, albo nie, ale ja już tam zdecydowałem, że to trzecie miejsce to będzie po 1000 zł. Nie po 500, a po 1000. Zasługujecie na dużo, dużo więcej. Szanowni Państwo, to są symboliczne nagrody. My nie dajemy pieniędzy za nic, za to, że powinniście dostać, tylko za rywalizację. I za to jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny, że każdy z Was podjął wyzwanie, każdy z Was otrzyma środki i jestem też dumny z tego, co czynicie między sobą, jako integracja, jako wspaniałą zabawę. I myślę, że pozostajmy na tej zabawie, że pieniądze to nie wszystko. Ważna jest integracja, wspólna zabawa, wspólne świętowanie, wspólny turniej wsi w Okrągłym, za co serdecznie, serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, ale przede wszystkim wspaniałej publiczności. Nie robilibyśmy tego, trudno by nam było świętować bez tych wspaniałych ludzi, którzy przyszli nas oglądać, korzystać z naszych produktów i środków. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Brawo, brawo i zapraszamy na scenę przedstawicieli wszystkich sołectw. Kochani, ogromne, ogromne brawa dla tych oto zwycięzców, którzy są tutaj z nami na scenie. Ja bym chciała, Szanowni Państwo, poprosić o ogromne brawa dla tego młodego, nowego sołtysa. Sołtysa, Okrągłego. Sołtysa gospodarza Piotra Pytlarza, który normalnie spisał się na medal. Dzięki serdeczne. Chciałabym też podziękować poprzedniej pani sołtys, pani Krysi Różańskiej, która też się starała pomóc. Dziękujemy wszystkim, że tu byliście. Dziękujemy, tak jak pan wójt powiedział, publiczności i zapraszamy do dalszej zabawy. Szanowni Państwo, ja też podkreślam to, że to są bohaterzy naszych dzisiejszych czasów, bo po pandemii, po tych trudnych trudach zmobilizowali swoje społeczności. Bardzo serdecznie dziękuję Dereźni Zagrody, żony sołtysa. Brawo, wielkie brawo. Mariusza bardzo dobrze znam, a małżonki jeszcze nie poznałem imienia, ale myślę, że to jest Zofia. Zosiu, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy Ani Małek, szefowej i sołtysce z Korytkowa Dużego. Bardzo serdecznie dziękujemy Koło Gospodyń Wiejskich z Bukowej, Jagodzianki, koleżance Myszak Kasi. Dziękujemy wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, który tak się zaangażował, że zawsze te ciosmy prowadzi i zawsze są na ważnych wydarzeniach. Marku, Marek Małek, bardzo Ci dziękujemy. Brawa dla wszystkich! Piotrek, to już wiadomo, już gospodarz. Przepraszał trochę, że jakieś takie grzebienie zostały. Mówił, że w następnym roku będzie pole golfowe. Tym razem zrobił taką próbę, czy to wyjdzie. Także Piotrku, dziękujemy Ci i serdecznie dziękujemy sołtysowi.
Tomasz Bury z Korczowa, prawie sąsiad, prawie gospodarz. To są wielcy bohaterowie dzisiejszego spotkania Turnieju Wsi. Również bohaterami są nasi komisje. Pani dyrektor, brawa dla pani dyrektor, bo jakby nie Calinka, to by nie było tego wydarzenia. Jurek i Irminka i Edytka, która zaraz kasę wypłaci, przepraszam. Niestety kasa będzie za tydzień. Nowe zmiany. Nowy ład. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Nie kończymy imprezy, ale dziękujemy tym wspaniałym postaciom. Poprzez ich dziękujemy wszystkim, którzy występowali dzisiaj w turnieju, ale przede wszystkim w tych naszych kulinarnych miejscach, które nas gościły. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Ja tylko gwoli ścisłości dodam, że jak zejdziecie Państwo ze sceny, to tam pod namiotem czeka pani księgowa, która wypłaci pieniążki. Dziękujemy bardzo serdecznie. I naszej kochanej komisji prosimy tutaj bliżej. Też chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować. Dziękujemy jeszcze raz naszej szanownej, kochanej komisji za to, że chciała być z nami, że nigdy nam nie odmawiają. Bardzo, bardzo dziękujemy za profesjonalizm, za pomoc, za zaangażowanie, za wszystko. Dziękujemy bardzo, bardzo. Szanowni Państwo, tak jak pan wójt powiedział, nie idziemy jeszcze do domu, bo za chwilę zagra do tańca zespół Focus Live. I dla wszystkich, którzy jeżdżą audycami. Jadę Audi w LPG, jestem panem w każdej wsi. Jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod GSA. Jadę Audi LPG, jestem panem w każdej wsi. Siadaj nią, ja sam ci drzwi, w Audi dam banana ci. Nutka sztuka, nie stukane, lepsze od Passata, panie. Więc lecimy gdzieś na wiodę, możesz podróżować Audi, trochę muzę, głośno szyby tu, na tej wiosce jestem król. I razem, raz, dwa, trzy, cztery, i co? Jestem! Jestem panem w każdym wsi. Jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod GSA. Jadę Audi LPG. Jestem panem w każdej wsi. Siadaj w ja sam ci drzwi, w Audi dam banana ci. Może trochę przepłaciłem, fajne Audi, łysa klata, to co lubi mało lata. Nic na miasto dziś mijamy, no i foki ogarniamy. Muza głośno, szyby w dół, z Audi w mieście jestem król. Jadę Audi w LPG, jestem panem każdej wsi. Jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod GSA. Jadę Audi LPG, jestem panem każdej wsi. Siadaj w nią, ja sam ci drzwi, w Audi dam banana ci. Jadę Audi w LPG, jestem panem każdej wsi. Mariola jest Teresa, więc jedziemy pod GSA. Jadę Audi LPG, jestem panem każdej wsi. Siadaj w nią, ja sam ci drzwi, w Audi dam banana ci. Thank you.
każdy dzień jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod Gesa. Jadę Audi LP, jestem panem każdej wsi. Siadaj moja zamki ci, w Audi dam banana ci. Jadę Audi LP, jestem panem każdej wsi. Jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod Gesa. Jadę Audi LP, jestem panem każdej wsi. Siadaj moja zamki ci, w Audi dam banana ci. Oh.